Jakże jest piękna pogoda, prawda? Jest koniec lutego, a dzisiaj jest 14 stopni. Nie można zmarnować takiej pogody, dlatego wybrałem się na spacer. A że jest to spacer w okolicy mojego domu, zobaczcie, jakże tutaj jest pięknie. Nie zabrałem ze sobą żadnego plecaka, ale zabrałem ze sobą lornetkę, bo lubię sobie przy okazji takiego spaceru popatrzeć na przyrodę. A lornetka, którą mam ze sobą, to taka fajna, nieduża lornetka od Bushnella. Jest to model PowerView o parametrach 8x21. Ja bardzo lubię tego typu niewielkie lornetki zabierać właśnie na takie wyjścia jak dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, są one nieduże, a jeszcze ta lornetka ma możliwość złożenia. To jest bardzo fajne. Ma tutaj specjalne zawiasy na mostku, które łączą tubusy. Dzięki temu możecie tą lornetkę schować do kieszeni kurtki czy do kieszeni spodni. Ma również w komplecie niewielki pokrowiec, który możecie założyć na pasek. Ta lornetka oferuje 8-krotne powiększenie i ma średnicę obiektywu 21. Jest to typowa lornetka dzienna, ponieważ właśnie ma takie parametry. Jednak obraz, który oferowany jest użytkownikowi, jest jasny i wyraźny, dlatego że mamy tutaj system powłok antyrefleksyjnych multi-coated. Tubusy lornetki wykonane są z bardzo wytrzymałego tworzywa, które jest pokryte warstwą gumy, która zapewnia również pewny chwyt. Połączone są mostkiem, na którym znajduje się centralne pokrętło regulacji ostrości. Na prawym okularze znajduje się diopter, a więc z tej lornetki mogą korzystać również osoby z wadą wzroku. Tak jak powiedziałem, lornetka jest składana, a więc zmieści się w niewielkiej torbie czy kieszeni spodni bądź kurtki. To uważam jest jej wielki atut. Jeżeli szukacie urządzenia optycznego, które nie jest duże, które możecie zabrać ze sobą naprawdę wszędzie, spakować do plecaka, wziąć ze sobą na spacer, które jest lekkie, to właśnie tego typu lornetka składana jak ten Bushnell PowerView 8x21 jest dla Was idealny. Mam nadzieję, że ta lornetka Wam się spodobała i być może ktoś z Was będzie nią zainteresowany. A ja mam jeszcze do Was prośbę, napiszcie w komentarzach, do czego taka niewielka lornetka może Wam się przydać, bo przecież nie tylko na spacer, ale na przykład na imprezę sportową bądź event.